Pewnie wam kiedyś opowiadałem, ale ja pochodzę z Podkarpacia, z takich miejsc, gdzie wiara, praktyka chrześcijańska są rzeczą taką oczywistą. Właściwie tam jest rzeczą normalną, że zawsze się chodzi do kościoła. Ja zawsze chodziłem do kościoła całe życie. Wiadomo było, że w niedzielę się przygotowuje, na niedzielę się przygotowuje buty, trzeba było je wyglansować, żeby były błyszczące, przygotowywało się spodnie, żeby prasowało, żeby były na kancik, biała koszulka, pod koszulką aksamitka i się szło do kościoła. Niewiele z tego rozumiałem, co się dzieje w kościele. Pamiętam, że z moim bratem rodzonym chodziliśmy do kościoła i pamiętaliśmy tylko tak, idziemy do kościoła, stajemy po lewej stronie, tam gdzie są mężczyźni, u nas w kościele mężczyźni stali po lewej, kobiety po prawej stronie, stawaliśmy po lewej stronie i pamiętaliśmy tylko, potrzeba przetrzymać do pierwszego klękania, potem drugie klękanie, a po drugim klękaniu to już będzie koniec. Taką miałem mniej więcej świadomość wiary, świadomość tego, czym jest Eucharystia. Ale to się oczywiście zmieniło. Mam nadzieję, że wy będziecie mieli większą świadomość niż my. Co mówi, ponieważ Eucharystia, jak mówi nam Kościół, to co wyświetla się wam, konstytucja o świętej liturgii, jeden z dokumentów Soboru Watykańskiego II mówi, że liturgia, czyli msza święta, głównie o to chodzi, jest to szczyt i źródło życia Kościoła. Liturgia jest szczytem, do którego zmierza działalność Kościoła, jednocześnie jest źródłem, z którego wypływa cała jego moc. Te dwa pojęcia, szczyt i źródło, nie jesteśmy w stanie zrozumieć go do końca, bo to czym jest liturgia, czym będzie dla was, dla nas będzie kiedyś Eucharystia, to jest coś, do czego dążymy, ale z liturgii wszystko się zaczyna. Tymczasem nie wiem, jakie wasze są doświadczenia, pewnie niekoniecznie takie, jak ja wspominałem, że chodziliśmy do kościoła licząc na to, że będzie pierwsze klękanie, drugie i koniec. To raz nam się zdarzyło w tym okresie młodzieńczym, jeszcze dziecięcym, chyba jeszcze w późnej podstawówce, że poszliśmy do kościoła, ale chcieliśmy zobaczyć, jak to jest, kiedy się nie przyjdzie na mszę. I poszliśmy do kościoła i przeczekaliśmy, nie wchodząc do środka, żeby zobaczyć, jak to jest nie być na mszy. Natomiast kiedy odkryłem, czym jest Eucharystia, zacząłem szukać też, jak bardzo ważna jest Eucharystia dla nas. My ciągle wam mówimy i podpowiadamy, że trzeba chodzić do kościoła, że to jest fundament. To jest takie drugie określenie, oprócz tego, że jest to szczyt, to co jest czymś, do czego mamy dojść, że to jest źródło, ale także jest to fundament, na którym wszystko się buduje. To znalazłem taką książkę księdza Mariusza Rosika, to jest taki biblista z Wrocławia i na samym początku tej książki jest świadectwo, które dała ta kobieta, która się teraz wyświetla, czyli siostra Bridge McKenna, Irlandka. Ja przeczytam wam to świadectwo. Bo rzecz się działa, ona trafiła do Meksyku w najbardziej ubogie miejsce świata, w jedno z najbardziej ubogich miejsc świata, gdzie ludzie żyli właściwie na wysypisku śmieci. I mówi tak, obok ogromnego wysypiska śmieci w górach Meksyku zebrały się tysiące biednych ludzi. Wszyscy przygotowywali się do mszy. Ustawili mały stolik, który miał być ołtarzem.
opowiada siostra Bridge McKenna w książce Cuda się zdarzają. Tuż przed rozpoczęciem Eucharystii stara Indianka przebiła się przez tłum, niosąc jakieś zawiniątko. Kiedy zobaczyłam ją podchodzącą, pomyślałam, że niesie do ołtarza jakąś ofiarę. Gdy rozwinęła to zawiniątko, okazało się, że był to malutki chłopczyk, którego całe ciało było poparzone i brudne. Wskutek niesienia jego skóra miejscami była zdarta do krwi. Chłopiec strasznie płakał z bólu. Kobieta dodała, że znalazła dziecko na palącej się kupie śmieci. Ksiądz poprosił, by położyła dziecko pod prowizorycznym ołtarzem. Słuchałem szerzej tego opowiadania. Najpierw się pomodlili, spróbowali pomodlić o zdrowie tego dziecka, a potem położyli go pod tym stolikiem, przed tym ołtarzem. I potem dalej opowiada ta siostra, gdy podczas konsekracji kapłan podniósł do góry hostię, siostra Bridge była zszokowana postawą wiernych. Setki ludzi leżało w pokłonie, dotykając ziemi czołami. W jednym momencie wszystkie twarze uniosły się, ludzie podnieśli ręce, ich wzrok utkwiony był w hostii. Wszyscy ci ubodzy wypowiedzieli słowa: niech żyje Jezus, nasz Król. Pod koniec mszy chciała zobaczyć małego chłopca, ale pod ołtarzem go nie było. Podeszła do kobiety, która go przyniosła. Gdzie on jest? Spytała. Kobieta, ta Indianka z pięknym uśmiechem na twarzy, odpowiedziała: siostro, on jest tam, bawi się. Zakonnica spojrzała na chłopca i zobaczyła, że jest całkiem zdrowy. Zapytała, co mu się stało. Indianka, nieco zdziwiona, powiedziała: co siostra ma na myśli, pytając, co mu się stało? Przecież Pan Jezus przyszedł. To jest to doświadczenie, które mają najubożsi nawet, którzy uwierzą, bo Pan Jezus odpowiada na wiarę. Takich cudów związanych z Eucharystią jest mnóstwo. Dużo starszy przykład. W 304 roku w Abitenie, możemy przeczytać o tym nawet w Wikipedii, nieliczna grupa chrześcijan żyjąca w Abitemie na przełomie III i IV wieku spotykała się potajemnie każdej niedzieli, by celebrować Eucharystię. Były to czasy panowania cesarza Dioklecjana. Za cesarza Dioklecjana były największe prześladowania w historii Cesarstwa Rzymskiego. Najbardziej powszechne i najbardziej krwawe. Podczas tych prześladowań niszczono kościoły, palono święte księgi, torturowano i zabijano wiernych. Święty Saturnin, wraz z czwórką dzieci i towarzysze zostali aresztowani podczas sprawowania mszy w domu lektora Emeritusa i doprowadzeni do więzienia w Kartaginie. Tam zostali poddani torturom i z powodu odniesionych w czasie przesłuchań ran i z głodu wszyscy umarli. Ale w czasie tych, to jest takie słynne, w czasie tych tortur oni wiedzieli, bo pytano ich, przecież wiedzieliście, że jak pójdziecie na tą mszę, to zostaniecie aresztowani i zostaniecie spaleni żywcem. Oni wtedy mieli odpowiedzieć owo słowo, które jest wypisane tutaj po łacinie, sine dominico non possumus, to znaczy bez niedzieli nie możemy. Inaczej mówiąc, bez Eucharystii nie jesteśmy w stanie żyć. Wolimy umrzeć, niż nie pojawić się na Eucharystii, bo bez Eucharystii nie da się żyć. To jest doświadczenie, znowu mówię, świadectwo wiary,
Taka mi się przypomina też historia związana z moimi przyjaciółmi, znajomymi, może oni oboje byli bardzo religijni, znali się od czasów liceum, potem się, to znam z ich opowiadań oczywiście, potem oboje zdecydowali, że są powołani przez Pana Boga do stanu duchownego. On poszedł do zakonu, ona poszła do zakonu. Z tego zakonu potem wystąpili, spotkali się na nowo, pobrali się i założyli rodzinę. I ta rodzina funkcjonowała tak, jak funkcjonowała, ale byli coraz bardziej nieszczęśliwi. Strasznie się kłócili, nie potrafili sobie ze sobą poradzić. Pojawiły się dzieci, było coraz trudniej. I ona tak opowiada, przyszedł taki moment, w którym odkryła, że bez Pana Boga sobie nie poradzi, nie zaakceptuje męża. I mówi, dostałam takie światło, że jedynym sposobem jest, żeby chodzić na mszę, nie co niedzielę, bo co niedzielę chodzili na mszę, a żeby chodzić na mszę codziennie. I codziennie, dzień w dzień zaczęła chodzić na mszę. I on potem mówi, wiesz, to chodzenie na mszę dobrze ci robi. Mają teraz 5 dzieci, są kochającym się małżeństwem, trudnym, ale naprawdę kochającym się. To on zauważył, że tylko to, że przychodziła na mszę, nie musiała tam nic mówić, tylko przychodziła na mszę, to zmieniało jej życie. Tu macie wyświetlonego baranka, bo w czasie mszy słyszymy, oto baranek Boży. Wszystko się zaczęło od pewnego baranka w dawnych czasach. Pytamy, skąd się wzięła w ogóle msza święta i co to jest msza święta. Najkrócej, spróbuję wam tak bardzo, bardzo skrótowo to powiedzieć. My opowiadaliśmy sobie w tamtym roku historię narodu wybranego. Pamiętacie, doszliśmy do Egiptu, mam nadzieję, że pamiętacie, kiedy Żydzi trafili do Egiptu i z Egiptu Pan Bóg ich wyprowadzał, ale żeby ich wyprowadzić, musiał przekonać Faraona. Faraon nie chciał ich wypuścić, więc robił różnego rodzaju przeszkody i Pan Bóg działał, dając różne cuda, różne plagi. I te plagi dotykały Egipcjan, a nie dotykały Żydów, którzy tam byli w niewoli. Aż do najważniejszej plagi, która była przejściem anioła śmierci przez Egipt. To przejście, samo słowo przejście, to nazywa się Pascha. I anioł śmierci zabił wszystkich chłopców i wszystkie zwierzęta płci męskiej, które się urodziły jako pierwsze, czyli tak zwanych pierworodnych. Wszystkich zabił, oprócz tych, którzy w tym czasie byli ochronieni przez krew zabitego baranka. To znaczy Żydzi celebrowali w domach specjalną uroczystość, tak zwaną wieczerzę paschalną, a wcześniej krwią zabitego 3-letniego baranka oznaczyli drzwi domów. I tam, gdzie celebrowali, tam anioł śmierci nie miał dostępu. Ten anioł śmierci to jest wróg człowieka. Anioł śmierci tak naprawdę to jest symbol też diabła, który chce nam zabierać życie. I to i Pan Bóg powiedział Żydom, od tej pory będziecie to robić co roku. I Żydzi co roku celebrują Paschę i my też co roku celebrujemy Paschę, bo się od nich nauczyliśmy. A żeby nie zapominać o tym corocznym celebrowaniu Paschy, to Żydzi co tydzień celebrują tak zwany szabat. A my co tydzień celebrujemy Eucharystię, która jest takim momentem, w którym chroni nas krew baranka, żeby anioł śmierci nas nie zabił. To tak najbardziej skrótowo cała historia, skąd, gdzie się zaczęła Eucharystia. I o Eucharystii możemy przeczytać najwcześniejsze w katechizmie Kościoła katolickiego, takiej grubej książce, takiej niebieskiej książce, możemy przeczytać
świadectwo świętego Justyna, mniej więcej z połowy II wieku, czyli 150 lat po narodzeniu Chrystusa, mniej więcej pochodzi ten tekst i on opowiada, jak, to jest tekst, który pisze w obronie chrześcijaństwa, sam jest męczennikiem, opowiada, jak chrześcijanie, co to znaczy, że się zbierają na mszy świętej na Eucharystii. Ponieważ oskarżano ich, że w czasie tej mszy zabijają dzieci, piją krew, czczą głowę osła i różnego rodzaju rzeczy. On, Justyn, szczegółowo opowiada, nie będę wam teraz czytał tego tekstu, natomiast takie główne elementy. On mówi, kiedy spotykamy się w dniu Saturna, nie Saturna, w dniu Słońca. Popatrzcie, kiedy my się spotykamy na Eucharystii. Tu wyświetliłem wam nazwy tego, co my nazywamy niedzielą. One od razu sporo mówią. Justyn mówił, że w dniu Słońca, po angielsku czy po niemiecku jest Sunday czy Sonntag, to jest dzień Słońca. Po polsku i poniżej macie po ukraińsku niedziela czy niedilia, co znaczy nie pracować, nie działać. To jest dzień, w którym się nie pracuje. Pięknie mają po włosku Domenica czy Domingo, po hiszpańsku, czyli Dzień Pana, Dzień Pański. A najbardziej mnie osobiście podoba się po rosyjsku. Nie znacie rosyjskich liter, na dole macie napisane Waskresienie, to znaczy zmartwychwstanie. Rosjanie niedzielę nazywają Dniem Zmartwychwstania. Więc święty Justyn mówi, tego dnia spotykamy się wszyscy razem. Najpierw musi być zgromadzenie, wszyscy razem się spotykamy. I teraz to określenie, zgromadzenie. Sięgamy do tego, czym jest owo zgromadzenie. Najpierw mamy słowo hebrajskie, kahal, które oznacza właśnie zgromadzenie ludzi. Nie da się samemu celebrować tego wszystkiego. Potrzeba, żeby zgromadzili się ludzie. Albo przetłumaczone to zostało na język grecki ekklesia, na łacinę podobnie, a po polsku to nazywa się kościół. To jest ciekawe, że to słowo ekklesia, kahal, to za każdym razem są formy żeńskie. My mamy kościół, to nie najlepiej oddaje to, ale kościół w rozumieniu biblijnym jest kobietą. Dlatego mówimy, że kościół jest naszą matką. A kościół to jest przede wszystkim zgromadzenie. My się przychodzimy zgromadzić. A potem są takie dwie istotne części tej Eucharystii. I też jak przychodzicie na mszę, to wiecie, że są takie dwie istotne części. Pierwsza to jest liturgia słowa, kiedy się łamie słowo. Kiedy czytamy słowo, potem to słowo jest wyjaśniane. Z tym słowem jest związana też modlitwa, kiedy Kościół się wstawia za ludźmi, za całym światem. I druga część to jest liturgia Eucharystii, kiedy przynosimy chleb i wino, które symbolizują ciało i krew owego baranka. Tym barankiem jest Pan Jezus. I przy towarzyszeniu modlitwy, śpiewu dokonujemy konsekracji. Ten chleb i wino zamienia się w ciało i krew Chrystusa. I ten, kto spożywa ciało i krew Chrystusa, jest w ten sposób chroniony przed owym aniołem śmierci, który krąży po świecie i próbuje nam zniszczyć życie. Ale to nie jest koniec Eucharystii, bo nie przychodzimy na Eucharystię tylko i wyłącznie po to, żeby otrzymać najpierw słowo, które nam pomaga zrozumieć, co się w naszym życiu dzieje, bo tak naprawdę po to jest to słowo, a potem, żeby się najeść, czyli mieć siłę do życia. Ale i to już jest koniec. Na koniec mszy święty jest rozesłanie. W tym oryginalnym języku, w którym jest mszał napisany, jest to sformułowane
ite missa est, przetłumaczone albo idźcie w pokoju Chrystusa, albo oto ofiara spełniona. Na to odpowiadamy: Bogu niech będą dzięki. Od tego słowa ite missa est, kiedyś nawet to tłumaczono oto ofiara spełniona, właśnie oto ofiara spełniona, teraz jest spełniona. Od tego ite missa est pochodzi słowo msza. Missa est, msza. Ale to słowo ite missa est przede wszystkim oznacza idźcie, jesteście posłani. Dlatego to sformułowanie idźcie w pokoju Chrystusa dużo lepiej oddaje samą naturę tego, czym jest msza święta. Na mszę świętą nie przychodzimy dla siebie, tylko po to, żeby móc zanieść to, co tutaj otrzymujemy, tym, którzy tutaj nie przyjdą. Ite missa est. Dlatego myślę, że zupełnie niesłuszne jest czasami, kiedy po mszy świętej jest jakieś nabożeństwo, to niektórzy księża mówią: trwajcie w pokoju Chrystusa. Ale to było, tu nie ma wtedy rozesłania. Istotą mszy świętej jest: po to tu przychodzę, żeby być posłanym, bo mam misję wobec świata. A że przygotowujecie się do bierzmowania, to też będziecie mieć misję wobec świata, bo się zobowiązujecie. Ktoś, kto przyjmuje sakrament bierzmowania Ducha Świętego, to jest ten, który będzie posłany. I dlatego tak bardzo wam potrzebna jest Eucharystia.